Witam wszystkich kibiców boksu. Jesteśmy na kanale Bodak Boxing Coach i tu jest Max Bodak. Dzisiaj porozmawiamy o różnicach pomiędzy boksem amatorskim, olimpijskim. Będę nazywał to olimpijski, a boksem zawodowym. Zaczynamy pierwszy odcinek. Dzięki, że jesteście z nami, że obserwujecie. Idziemy, op! Wielu ludzi, jak słyszą boksa amatorski, to myślą od razu, że to jest niepoważne. A tak naprawdę olimpijczycy robią nie mniej pracy niż zawodniki w boksie zawodowym. No i zaczniemy od boksa olimpijskiego. W boksie 60-70% to zależy od nóg. Czyli więcej zależy od nóg niż od rąk. Najpierw pokażę, jak wygląda moim zdaniem praca nóg w boksie olimpijskim. Dużo robią takiego skakania, albo w miejscu, albo do przodu, do tyłu. Jak ja przyszedłem pierwszy raz tam na Białorusi, od tego zaczynałem pierwsze swoje treningi, od skakania, do przodu, do tyłu. No, u nas to się nazywa chill-lock. Widziałem, jak niektórzy trenery kleją taki plaster, tak, taśmą do przodu, żeby przeskakiwać przez to. Ja czasami robię skakankę. Widziałem treningi mistrzów w boksie olimpijskim i oni robią to ćwiczenie w prawie na każdym treningu. W boksie zawodowym zawodnicy bardziej chodzą. Chodzą mniejsze kroki do przodu, do tyłu. Tu mniejszy ciężar wagi, bardziej skupiony tu. Stabilni. Mogą to robić tam, dużo możemy zobaczyć na walkach. Cyrkul, raz, tu, tak, raz, op, op, chodzenie, tu, tu. Bardziej stabilny. Raz, cyrkul, w jedną stronę, w drugą, przychodzą, coś takiego. W boksie zawodowym prawie nie ma tego chill-locka, tego skakania, bo inna dynamika walki. Tam więcej rund niż w boksie olimpijskim. W olimpijskim tylko 3 rundy po 3 minuty i musisz pokazać wszystko w tych 3 rundach. W boksie zawodowym od 4 do 12 rund i nie każdy bokser może wytrzymać to skakanie, tą wytrzymałość, nie każdy przygotowany kondycyjnie. Ale musimy zwracać uwagę w tym boksie, żeby nie krzyżować nóg. Żeby nie było ani w takiej pozycji, ani tu, ani tu. Jak na przykład zawodnik nie trafi w punkt na sięg albo gdzieś tam dokładniej, a tylko będzie to na gardy, to on straci równowagę przy tym. Dlatego musimy to pilnować. Teraz powiem o pracy rąk. W boksie olimpijskim wygląda to tak, że robią na skokach, tak? Każdy, mi tak uczyli, że na każdy cios skok, tak? Na przykład tam bam, 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 tak? Na skakaniu. Głównie skupiamy się na punktach, bo jest większe rękawice, ciężej znakomitość niż w boksie zawodowym. Dużo zwodów, oszukiwanie, cały czas gra idzie, tak? Nogi pracują, bam, tu. Op, op, tak, bam, 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 tu, 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 tak, cały czas tu, op, pam, pam, możemy tu, pam, 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 tak, takie skoki. Jak w boksie amatorskim bardziej skupiamy się na taktycznej pracy, to w boksie zawodowym bardziej na siłowych ciosach, jest mniejsze rękawicy, więcej szansy jest znakotować przeciwnika. I robią to w ten sposób. Bam, bam, bam. Bez skakania już. Bam, bam, bam. Bardziej stabilny. Bam, bam. Tu. Hop. Bam, bam, bam. Bam. Tu. Bam, bam, bam. Bardziej siłowy, żeby jak najwięcej urona zrobić przeciwniku. Znakautować go. Posłać knockdown. Jak zobaczysz statystycznie, widać, że duży bokserów zawodowych robią w pół dystansie, tak? Duży wymian, duży tego, tak? A w boksie olimpijskim więcej skakanie, wchodzenie w pół dystans, oskakiwanie i cały czas na dystans i takich niestandardowych odchyleni, tak? Tu ciosów, sidestepów do tyłu. Brodę ciągnięte i tu robią w ten sposób. Można wiele tego zobaczyć w boksie olimpijskim. A w boksie zawodowym bardziej skupienie tu, żeby brzuch do siebie i pół dystans. Wiadomo, że to nie wszyscy tak robią, ale więcej w ten sposób. Istnieje wiele sposobów pracy na workach, które będę pokazywał w następnych swoich odcinkach. A teraz skupiamy się o tych różnicach. Pokażę, jak to wygląda boks olimpijski i zawodowy.
Czyli boks olimpijski, tak, skakanie. Tak, tu duży zwódok, bam, 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 o, bam, bam, bam. O. W boksie zawodowym lekkie ciosy i włączałem moc, tak, pokażę teraz. Bam, 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 bam. Podchodzą lekkimi czasami i bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ja to łączę ten sposób i ten sposób. Nie skupiajcie się na jednym. No i podsumujemy. Jak powiedziałem, inna praca nóg, inna praca ręk, tam mniej, inna dynamika, mniej rund do 3, a tam od 4 do 12, inne rękawice. W boksie olimpijskim większa gąbka, ciężej znakołotować. W boksie zawodowym łatwiej stisnąć pięć i więcej szans znakołotować przeciwnika. Powiedzieć, że boks olimpijski jest bardziej bezpieczny, nie sądzę. Myślę, że te sportowcy, olimpijczyki, którzy ćwiczą codziennie, nie mają jakiejś przerwy jak w boksie zawodowym, od walki do walki. Non-stop trenują, jeżdżą zawody Mistrzostwa Polski na przykład, na Mistrzostwa swojego państwa, turniej klasa A, klasa B, Mistrzostwa Świata, non-stop w ruchu. Dlatego oni nie wracają tak uwagi na kontuzje. Kontuzje, ręki na przykład, dalej trenują, nikt tam w grupie nie wraca tak uwagę jak na bokserów boksu zawodowego. Podczas turniejów boksa olimpijskiego możesz stoczyć 6 walk, 5, 3, nie wiem, tam 7 walk możesz stoczyć na Mistrzostwach Świata, swojego państwa i nie masz dużo czasu na przygotowanie. W boksie zawodowym mają walkę na 3 miesiące, na pół roku, raz w roku i bardziej treningi jest dopasowane do tego przeciwnika, skupienie na technice tego przeciwnika. W boksie olimpijskim masz 12-20 godzin na przygotowanie zawodnika, bo zgłaszają się po 30 osób i tak naprawdę nie wiesz, z kim będziesz boksował. Masz tych paru godzin, żeby dopasować, wymyślić taktyku, jak wygrać tą walkę. Od niedawna w boksie olimpijskim skasowali kaski. Tak nie sądzę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo jak boksowałem ostatnio na Mistrzostwach Polski Młodzieżowych, widziałem, ile chłopaków było po część rozciętych. Według mnie to niedobry pomysł. Ja byłem też rozcięty. Jak jesteś już szywany, to dalej na turnieju już jesteś wyłączony, bo nie możesz boksować ze szwami. Jak ktoś ma olimpijską karierę bardzo dobrą, to łatwiej przejść do zawodowego, bo promotory dają jakieś propozycje. I łatwiej przejść, bo więcej kasy mogą dostać, jest bardziej znani. Ale powiem tak szczerze, że nie każdemu zawodniku, kto potrafił tam zdobyć na olimpiadzie, na igrzyskach olimpijskich medal, przestawi się na boks zawodowy. Bo na przykład jak zobaczymy Wasilia Łomaczenkę albo Aleksandra Usyka, którzy mają bardzo fajną pracę na nogach, bardzo ma fajną karierę olimpijską, ciężko przedstawić się, bo nie mają mocnego ciosa. Wiadomo, że z walki do walki już mocniejszy ten cios wygląda, trochę przestawiają. Ale bardzo fajny styl, bardzo fajne techniczne, kondycyjne przygotowanie. Ulubiam tych zawodników. Z mojej strony to wszystko. Pokazałem, jak to widzę ja. Obserwujcie nasz kanał, trenujcie sport. Pozdrawiam, Max Bodak, Bodak Boxing Coach.